Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Dzisiaj między innymi porozmawiamy o bitwie o Cherson i o tym, co by było, gdyby Rosja wygrała wojnę z Ukrainą. Z nami jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw rosyjskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę jednak od innej kwestii, mianowicie trwa właśnie konferencja klubu Wałdajskiego. Nie skończyło się jeszcze wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina. Klub Wałdajski to jest taki ośrodek, który zrzesza najważniejszych rosyjskich geopolityków, geostrategów, który snuje plany na przyszłość. Jak wyobrażają sobie rosyjskie elity porządek świata, który według nich powinien nastąpić? Czy generalnie chodzi o to, żeby zerwać z Pax Americana i doprowadzić do różnych lokalnych ośrodków władzy, na przykład poprzez wzmocnienie Turcji czy tego typu państw? Ten pogląd rosyjskich elit strategicznych ulega pewnej ewolucji, bo wojna trwa. Rosja nie była w stanie osiągnąć swoich celów, które stawiała sobie na początku agresji. No i teraz musi dokonywać pewnej korekty planów. W związku z tym możemy mówić o pewnej, nazwijmy to, mądrości etapu tych rosyjskich myślicieli. Tu Klub Wałdajski jest dość miarodajnym gremium, dlatego że to jest w gruncie rzeczy instytucja powołana przez Kreml i powołana przez samego Putina, który uczestniczył do tej pory we wszystkich posiedzeniach plenarnych tego klubu. W tym roku mamy 19 i wygłaszał tam ważne wystąpienia. Nie w każdym roku ono było równie ważne. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Natomiast to generalne przekonanie rosyjskiej elity strategicznej można sprowadzić do kilku punktów. Po pierwsze, no nastąpił już definitywny rozbrat czy zerwanie Rosji ze światem Zachodu. Ich zdaniem to jest stan na dłużej, to nie jest jakaś chwilowy konflikt. Tutaj zakończenie wojny na Ukrainie niewiele zmieni. To jest charakter pewnego pęknięcia strategicznego. A zatem jedyne, do czego Rosja może dążyć i powinna dążyć, jeśli chodzi o najbliższe lata, a nawet dziesięciolecia, no to jest utrzymanie ze światem Zachodu czegoś w rodzaju zbrojnego pokoju, czyli takiego systemu relacji, gdzie nie ma współpracy albo jest ona bardzo ograniczona, gdzie te więzy gospodarcze są w dużej mierze zablokowane albo rozerwane. Natomiast strony boją się siebie, boją się swoich potencjałów wojskowych, a przez to uprawiają politykę ostrożną. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element, oni uważają, że następuje zmiana pewnego układu sił w świecie. Ten tak zwany świat kolektywnego Zachodu, czyli ten obszar hegemonii Stanów Zjednoczonych, będzie ulegał zawężeniu czy ograniczeniu. Nie dlatego, że pojawiają się Chiny jako konkurent, ale również z tego powodu, że Zachód już od kilkunastu lat, z pewnością od roku 2008, jest gnębiony wewnętrznymi kryzysami, a w związku z tym nie ma dzisiaj sił wewnętrznych, ażeby jakby projektować siłę w skali świata. To jest niemożliwe. Będzie dokonywał pewnych wyborów, będzie jakby Waszyngton będzie utrzymywał kontrolę nad blokiem swoich sojuszników, ale na pewnych obszarach peryferyjnych, azjatyckich czy afrykańskich, już na to Zachodowi nie starczy sił i to jest potencjalnie szansa dla Rosji, bo Rosja odwrócona od Zachodu, no musi się zwrócić w stronę tych innych obszarów, właśnie Ameryki Łacińskiej, Azji czy Afryki. Docelowo ich zdaniem, ale to raczej w perspektywie lat kilkunastu, a nie najbliższych miesięcy czy kilku lat, doprowadzi to do powstania nowego układu, nieco bardziej zrównoważonego, gdzie będą liczyły się mocarstwa te stare, tradycyjne,
ale też już będą miały sporo do powiedzenia ci wschodzący gracze właśnie w rodzaju Turcji, w rodzaju Iranu, w rodzaju Brazylii czy Republiki Południowej Afryki. Oni też uważają, że Niemcy, nie mówiąc już o Indiach, też będą takim samodzielnym graczem, a nie częścią obozu zachodniego, czy raczej amerykańskiego, bo oni tak to postrzegają. Ale ten okres przejściowy, te najbliższe 10, może 12 lat, no to będzie czas wielkich zmian i wielkich turbulencji, konfliktów. Niewykluczone, że kolejnych wojen toczonych na różnych frontach, no bo to jest właśnie specyfika takiego czasu przejściowego, kiedy stare potęgi tracą siły, a nowe jeszcze nie są na tyle zdeterminowane i na tyle silne, żeby je zastąpić. I to generalnie będzie oznaczało, że wchodzimy w epokę i potencjalnej destabilizacji i takiej proliferacji konfliktów, no i wojen na różnym poziomie toczonych, od wojen tych klasycznych przy użyciu sił militarnych do wojen gospodarczych, cywilizacyjnych, politycznych, migracyjnych. No właściwie tutaj tych potencjalnych konfliktów może być właściwie niezliczona liczba. Dużo się oczywiście może wydarzyć jeszcze na świecie w ciągu tych najbliższych kilku lat, zgodnie z zamysłem politologów na Kremlu, polityków na Kremlu i politologów, którzy są zbliżeni do tego ośrodka władzy. Natomiast wojna trwa 9 miesięcy i oczywiście negatywnie wpływa na gospodarki europejskie, na polską gospodarkę, będąc czynnikiem inflacjogennym. Natomiast przede wszystkim ona ma znaczenie takie geopolityczne. Być może sporo zmienia albo sporo zmieni w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o układ geopolityczny. Czy ta wojna może być dla Polski korzystna? Czy ta wojna może być dla Polski szansą, jeżeli właśnie chodzi o pewien układ geopolityczny? No, brzmi to dość paradoksalnie, ale wojna może być dla Polski szansą, o ile oczywiście uda się zrealizować przynajmniej dwa podstawowe cele. Znaczy, po pierwsze, o ile uda się w jej wyniku osłabić w sposób znaczący rosyjski potencjał, i to głównie potencjał wojskowy, dlatego że to zmniejszy pewną dysproporcję sił między Rosją a wschodnią flanką NATO i daje w ten sposób czas państwom graniczącym z Rosją, w tym oczywiście Polsce, na odbudowę własnego potencjału wojskowego. To jest pewna szansa, z której należy skorzystać. Skorzystać w ten sposób, że należy doprowadzić, i to jest druga szansa, do ukształtowania się nowego systemu bezpieczeństwa w naszej części Europy. Elementy tego systemu bezpieczeństwa już istnieją. Mam tutaj na myśli oczywiście Pakt Północnoatlantycki. No ale po pierwsze należy zwiększyć zdolności i stopień integracji tych państw, które już są w pakcie, z tymi państwami, które do paktu wejdą, mam tu na myśli Szwecję i Finlandię. Należy przygotować się też na takie rozszerzenie pola konfliktów, no zarówno geograficzne, bo wejście tych państw do paktu oznacza, że ten obszar odpowiedzialności rozciągać się będzie gdzieś od terenów arktycznych do południowej części Morza Śródziemnego, czyli to jest wielki, wielki dystans, ale nie tylko, dlatego że wchodzą nowe domeny, w których będą toczone wojny, i to wymaga też przygotowania w tym zakresie. No i wreszcie kolejny element, sprzęgnięty z tym pierwszym, ale o fundamentalnej naturze, czyli pytanie o miejsce Ukrainy w tym nowym systemie bezpieczeństwa, dlatego że Ukraina dzisiaj, dysponując takimi siłami zbrojnymi, jakimi dysponuje, z takim doświadczeniem bojowym i z takim poziomem motywacji, jest z pewnością liczącym się graczem na wschodniej flance czy w Europie Środkowo-Wschodniej. A w związku z tym w interesie zarówno NATO, jak i w interesie Polski leży, żeby Ukraina znalazła się w tym wspólnym systemie bezpieczeństwa, bo może być znaczącym elementem. Ale
Tu oczywiście otwieramy całą debatę na temat jakby politycznego procesu związanego z odbudową Ukrainy, ze zmianami na Ukrainie, no i z wejściem Ukrainy do rodziny państw zachodnich. To jest polityczne, wojskowe, gospodarcze olbrzymie wyzwanie, z którym też trzeba będzie się zmierzyć. Rosja nie wygrywa tej wojny, albo mówiąc dosłownie przegrywa, natomiast nie wiadomo było, jak to będzie jeszcze na początku marca. I tak hipotetycznie trochę pytając, co by było, gdyby Rosja tę wojnę względnie wygrała, czyli powiedzmy, gdyby zajęła jakąś znaczną część terenu Ukrainy, nawet nie mówiąc o Kijowie czy Dnieprze, ale jednak dużą część Ukrainy. Na ile rzeczywiście byłaby to bardzo zła sytuacja dla Polski, dla naszej części Europy? Ja myślę, że tu możemy dość precyzyjnie to opisać, dlatego że wojna, którą rozpoczęła Rosja, nie jest celem samym w sobie. Wojna jest narzędziem. Narzędziem, które miało doprowadzić Moskwę do uzyskania pewnych zdobyczy politycznych. A tą zdobyczą polityczną miała być nie tylko zmiana władzy w Kijowie, ale takie ukształtowanie relacji między Rosją a Ukrainą, które do pewnego stopnia przypominają dzisiejsze relacje między Rosją a Białorusią. Ta nowa władza, o której mówił Putin, określając to tym sloganem o denazyfikacji, no miała być władzą przyjazną Rosji, zwróconą w stronę Rosji i też realizującą wspólny pewien cel strategiczny. Gdyby w związku z tym ta operacja specjalna, jak ją nazywano, osiągnęła w ciągu zakładanego krótkiego czasu swój cel, no to po pierwsze rosyjski potencjał wojskowy byłby właściwie nienaruszony albo naruszony tylko w nieznacznym stopniu. Po drugie, w Kijowie zostałaby zainstalowana władza, która by jakby przychylnie wsłuchiwała się w rosyjskie potrzeby, jeśli chodzi o politykę projekcji siły do Europy Środkowej, czyli w gruncie rzeczy być może nie od razu, nie w roku 2022, ale być może w roku 2023 lub 2024 stanęlibyśmy z sytuacją, że cała nasza wschodnia granica, zarówno białoruska, jak i ukraińska, jak i rosyjska, no byłaby granicą z wojskowego punktu widzenia kontrolowaną przez znaczne siły rosyjskie. Jeszcze na dodatek siły, które nie są osłabione i potencjalnie są wspierane przez siły tego nowego prorosyjskiego rządu, który Moskwa chciała zainstalować w Kijowie. To byłaby sytuacja dramatycznie pogarszająca bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO. To jeszcze zapytam o to, czy Zachód nie popełnił błędu, grając tą drabiną eskalacyjną ze światem moskiewskim, kremlowskim. Chodzi mi o sankcje nałożone na Białoruś po sfałszowanych wyborach w roku 2020. Mianowicie niektórzy eksperci mówią, że gdyby Łukaszenka nie udostępnił swojego terenu do tego, żeby Rosja zaatakowała z Białorusi Kijów, to być może ta wojna w ogóle by nie wybuchła, bo to był bardzo kluczowy manewr dla Putina, właśnie ten atak z terenu Białorusi. A Łukaszenka być może zgodził się właśnie na udostępnienie swojego terenu z tego względu, że był bardzo wyizolowany na Zachodzie, że stracił Zachód jako potencjalny ośrodek, z którym mógł negocjować i coś ugrać, ze względu właśnie na te nałożone sankcje po sfałszowanych wyborach. Czy gdyby nie te sankcje, to wojny by nie było? Nie, wydaje mi się, że tu nie sankcje odgrywają zasadniczą rolę. To znaczy, rzeczywiście możemy mówić o pewnej porażce czy fiasku polityki Zachodu, rozumianego jako pewna całość, co też jest oczywiście pewnym uproszczeniem, polityki Zachodu wobec Białorusi. No ale tu genezy tej porażki ja bym nie szukał w reakcji na wydarzenia roku 2020, tylko w szeregu zaniechań z lat wcześniejszych. Zachód po prostu, ale tu też jest sporo winy po stronie Polski, bo Białoruś jest naszym sąsiadem i to raczej nasi sojusznicy oczekiwali, jak sądzę, od nas, że my będziemy
może nie tyle nadawali ton tej refleksji strategicznej w państwach Zachodu, co wnieśli znaczący do niej wkład. Otóż w moim odczuciu Zachód nie wypracował kompleksowej strategii, jak postępować z Białorusią. Wydaje się, że z tego powodu, że milcząco zakładał, iż Białoruś znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów, a koncentrował swoją uwagę głównie na stabilizowaniu po 2014 roku sytuacji na Ukrainie w ramach tak zwanych porozumień mińskich. I taka interpretacja porozumień mińskich, z jaką przez lata mieliśmy do czynienia zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie francuskiej w ramach tak zwanej formuły Steinmeiera, ona zwracała uwagę na taki element nieeskalowania napięcia, no a to blokowało nieco bardziej odważniejszą strategię wobec Białorusi. Ja bym tak sytuował problemy, to są zaniechania nie roku 2020, tylko znacznie, znacznie wcześniejsze. W 2020 roku sytuacja jakby zaczęła się wymykać spod kontroli, nie tylko jeśli chodzi o reżim w Mińsku, ale również jeśli chodzi o możliwości oddziaływania na sytuację państw sąsiadujących z Białorusią, czy generalnie Zachodu. To jest po prostu skutek braku strategii wobec Ukrainy, która byłaby pewnym przemyślanym systemem działania zmierzającym do wyrwania, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Białorusi z rosyjskiej strefy wpływów. Łukaszenka wysyłał sygnały o gotowości polityki tego rodzaju, choćby balansowania, to było jeszcze przecież w roku 2019 bardzo, bardzo wyraźne, ale te sygnały z wielu powodów, wydaje mi się, że to był jeden z głównych, nie zostały przez Zachód podjęte, co w efekcie, w moim odczuciu, doprowadziło właśnie do sytuacji takiej, że kiedy pojawiło się realne zagrożenie już dla władzy Łukaszenki, związane z buntem społecznym, no on, nie mogąc liczyć na jakąś alternatywę ze strony Zachodu, bo nie wypracowano do tej pory ani kanałów komunikacji, ani systemowych możliwości budowania tych relacji, no uciekł w to, co jakby tradycyjnie budowało jego siłę i siłę jego obozu, czyli w relacje z Rosją. Sankcje są tutaj jedynie pewnym skutkiem, moim zdaniem, porażki również polityki Zachodu wobec Białorusi. Bardzo dziękuję. Tutaj musimy postawić kropkę. Pan Marek Budzisz, ekspert do spraw rosyjskich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.